dobudowali kanapy, organy, te stacje drogi krzyżowej, to już mówiłam. I sam Kościelski był również malarzem, architektem i wszyscy kościelscy, którzy mieszkali tu w Miłosławiu, pisali wiersze. Józef Kościelski, ten najstarszy, pisał nawet dramaty. I w okresie zaborów tak był gorącym patriotą, że zrobił wszystko, że władze pruskie wydały zezwolenie na postawienie w jego prywatnym parku pomnika Juliusza Słowackiego. Według projektu Kościelskiego miał ten pomnik stanąć przed pałacem. Władze pruskie, chcąc uprzykrzyć życie, pozwoliły na postawienie głęboko w parku, wśród drzew, żeby pomnik był niewidoczny od strony wejścia i nawet niewidoczny od strony ulicy Poznańskiej. I stąd przy murowanym płocie zrobiono nasyp i posadzono jeszcze wysokie krzewy bzu, żeby wywyższyć to zasłonięcie pomnika. Całej uroczystości towarzyszyli żandarmi pruscy, a Kościelski, jak dostał zezwolenie, to już wtedy zrobił swoje. Już się z nikim nie liczył. Zaprosił wszystkich redaktorów ówcześnie wychodzących czasopism po to, żeby każdy z nich na swoim terenie opisał uroczystość i żeby dowiedział się nie tylko cała Polska, ale cały świat o tej uroczystości. Zaprosił ponadto 300 osób ze świata literatury, poezji, po to, żeby nadać rozgłos uroczystości i pozwolę sobie przeczytać. Aha, wiadomo, że mowę mowę najsłynniejszą wygłosił Henryk Sienkiewicz, a oprócz tego książę Zdzisław Czartoryski z Sielca też wygłosił mowę. Włodzimierz Spasowicz, polski działacz i prawnik w Rosji, wydawca czasopisma Ateneum i Kraj, Marian Gawalewicz, poeta z Warszawy, Lucjan Rydel, znany poeta i dramatopisarz z okresu Młodej Polski, Karol Brzozowski, poeta, botanik, geograf z Lwowa, Bronisław Dębiński, profesor Uniwersytetu we Lwowie, Władysław Marcinkowski, który jest rzeźbiarzem i wykonawcą pomnika na zlecenie Kościelskiego, Józef Kotarbiński, też nazwisko znane, pisarz, krytyk, nawet aktor teatralny i filmowy, dyrektor teatru w Krakowie, Leopold Majet, który był wydawcą dzieł Juliusza Słowackiego za granicą, malarze Julian Pałat, Piotr Stachiewicz, Leon Wyczółkowski i Leon Wyczółkowski, redaktorzy, tak jak powiedziałam, wszystkich czasopism, około 30 duszpasterzy, którzy odprawiali razem z miejscowym proboszczem mszę, taką na rozpoczęcie. I po tej mszy przemarszem wszyscy poszli pod pomnik. Ponieważ Kościelscy pochodzili z Kujaw, w strojach ludowych zaprosił również tamtych mieszkańców w liczbie około 50. Także to była też taka powiązanie dziejowe, że tam najpierw stamtąd pochodził, tamtych mieszkańców zaprosił i już nie będę dalej czytać, zaprosił całą masę reprezentacji ziemiaństwa, inteligencji, mieszczan, również ze Środy Wielkopolskiej,
I wszyscy znaleźli się u stóp pomnika słowackiego. Powiedz, że chcesz poprawić. No to szkoda jej. No. Co? No na pewno tak. No mówię, że trzeba pisać w tym. Kto już się oddał pan pieca? No Polacy nie powinni mieć wątpliwości. Ale kto tam Polaka? Wzorowana na rzymskich kolumnach. Bo wszyscy pytają, to są cele do wyłuszania wieńców. To jest wiejska dziewczyna, która jest związana z okresem romantyzmu. Romantyzm wraca do ludowości, romantyzm wraca do pieśni ludowej, do wsi. I Słowacki też to w swojej twórczości ujął, stąd jako dopełnienie tej kolumny dziewczyna wiejska jako samo romantyzmu, a pozowała córka Kościelskiego Katarzyna. Zakończona z jednej strony niczym jako symbol światła życia.